MIT bardzo wiele zrobił, by zwrócić uwagę na talent i możliwości polskiej społeczności naukowców i inżynierów. Ubiegłoroczna edycja programu MIT Technology Review Innovators Under 35 pokazała, że w Polsce rodzi się wiele innowacji, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju. Jestem pewien, że Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej będzie kolejnym ważnym katalizatorem komercjalizacji nowych technologii powstających w umysłach najlepszych polskich naukowców i inżynierów. Jestem zaszczycony, że mogę dziś w imieniu ambasady Stanów Zjednoczonych wraz z premierem Morawieckim uroczyście zainaugurować działalność Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej. Ambasada amerykańska dumna jest, że wieloletniej współpracy z polskim rządem na rzecz wspierania i promowania rozwoju innowacji. I współpracujemy w ramach polsko-amerykańskiego programu innowacji, znanego jako Plus IP, programu Top 500 Innovators. Realizujemy też wymiany między naszymi krajami i ciągle prowadzimy dyskusje na temat tego, jak możemy jeszcze lepiej współpracować, by wzmocnić nasze gospodarki, produkować coraz bardziej inteligentne produkty, żeby obywatele byli bardziej zadowoleni. I przez program stypendialny Fulbrighta cały czas wspieramy młodych, zdolnych Polaków, którzy chcą się rozwijać zarówno nauki humanistycznych, jak i ścisłych. Celem programu jest wybór około 40% polskich uczestników grantów z sektora STEM, czyli nauka, technologii, projekty inżynieryjne i matematyczne.